Tak szczerze mówiąc, wśród mediów alternatywnych, to ja nie widzę czystej i takiej alternatywy, żebym czuł, że o, rzeczywiście to jest, pod nikogo nie podlega i nie ma żadnych wpływów. Ja prawie wszędzie widzę w mediach alternatywnych wpływ kogoś na te media. Ja w Realu 24 nie uważam za medium, które jest bez wpływu. Powiem ci szczerze, że ciebie uważam rzeczywiście za medium alternatywne, które nie czuję, żebyś była pod wpływem kogokolwiek z zewnątrz. I takiego Cezary, nie pamiętam jak się nazywa, bardzo mądre rzeczy publikuje, ale oprócz tego żadne z wielkich mediów alternatywnych, polskich znanych, nie uważam za media alternatywne. W jakimś sensie alternatywne, ale zależne od kogoś. Sterowane, zależne, powiązane, a nie kompletnie niezależne. Nie jestem takich niezależnych. Mówię oprócz pojedynczych ludzi, tak jak ty, Cezary, Telerealny 777, to takich ludzi uważam za niezależnych. Ale od kogo są zależni ci inni według ciebie? Najczęściej według mnie od służb specjalnych i rodzajów lóż masońskich. To są Myślisz? ich zależności. Tak. I wystarczy się dowiedzieć, kim byli ci główni liderzy z tych tak zwanych mediów alternatywnych wcześniej, jakie mają powiązania, co często właśnie dokonspirował Tomasz z Telerealny 777, który też ma tam swoje jakieś niedociągnięcia, ale przynajmniej nie jest tłumaczony, nie jest powiązany według mnie. A w tej chwili co ja będę mówił na głos o właścicielu NTV, właścicielu czy głównej tubie, głównej postaci NTV? Skoro to publicznie wiadomo, ja nie mam zamiaru się narażać, mówiąc to, co o nim wiadomo. Mogę ci powiedzieć prywatnie, No ja się ale na nie publicznie.